Łatwo się mówi, zwłaszcza mówię. Już się spotkaliśmy w takiej sytuacji, że te trzy mecze zwyciężyliśmy. A ja bym bardzo tonował to raczej, bo trochę tych meczów już rozegrałem w życiu i wiem, jak łatwo i szybko można spaść z tego, może nie powiedzieć topu, ale tej serii, którą mamy i jaką pozycję na dzień dzisiejszy zajmujemy w tabeli. Wiele drużyn w polskiej ekstraklasie boryka się z taką chyba niestabilnością formy. Zdarzają się serie. Kilka meczów wygranych, kilka przegranych, później znów wygranych. To nie dotyczy tylko oczywiście Was. Tak jak powiedziałem, jest wiele takich drużyn. No jest. Chyba pierwszą z brzegu taką jest Lech na pewno, którą jednak tą serię już dłużej podtrzymuje. I wczoraj to potwierdził kolejny raz. Także zgodzę się z tym, że jednak te serie są naprzemienne. Może nie tak drastycznie widoczne jak u nas było, że pod rząd masz kilka zwycięstw i to nieważne z kim. I w drugą stronę kilka porażek i też nieważne z kim. Także no mówię, nie ma reguły w tej lidze i to jest jej kolory, można powiedzieć. Ale szansa na czwarte zwycięstwo pewnie jest, choć to mecz wyjazdowy w Gliwicach. Jest, myślę, że zawsze jest. Wiadomo, łatwo teraz mówić z jakimi zespołami ostatnio, dwoma zespołami ostatnimi, które w tabeli są po prostu wyżej od nas i tą klasę jakąś tam mieli i od tyłu raczej sobie rozegrywali tą piłkę, nie grali jakichś bezpośrednich, tylko po prostu piłkarze, którzy lubią grać w piłkę i wygraliśmy te mecze, a wiadomo, jakie sytuacje jest Piast trochę gorsze niż w ostatnim sezonie i jakieś tam ich ostatnie gracze wyniki nie zachwycają, ale znów można wrócić do tej kolejne rzeczy, że mecz meczowy nie jest równy i od pierwszej minuty ruszamy z nową tak jakby historią i wszystko może się wydarzyć. Spodziewasz się, że trener znów nakaże, czy też zaproponuje grę taką ofensywną, jak w tych ostatnich dwóch meczach? Tak, na 100%. Było już to mówione i nie ma co ukrywać, że tak jest. Czyli jakby ten sposób gry, czy to wyjazd, czy to mecz w Kielcach się nie zmienia, Korona pod wodzą trenera Bartoszka ma po prostu dominować nad rywalami. Tak, tak jest. Tak, bo nie wiem, pierwsze słowa, jakie trener tutaj przyszedł i powiedział, takie słowa były po pierwszym, drugim, trzecim zwycięstwie i przed tym. Także nie ma tak jakby kalkulacji, jest bardzo, bardzo ofensywnie na dzień dzisiejszy i to się sprawdza i tak będzie pewnie niezmiennie. Pod wodzą tego trenera naszego. Jak to ma to, że wybierasz twoją dyspozycję, bo wydaje się, że ciągle możesz grać lepiej, że ten wachlarz takiej pozytywnej gry do jeszcze jest, a czego brakuje, żeby tę pełnię umiejętności prezentować? Nie wiem, co masz pod tym słowami większy wachlarz i co bym musiał spełnić w twojej ocenie. Ofensywnie i te strzały z dystansu, które gdzieś tam były twoją silną stroną, tego pewnie brakuje, bo próby są, ale efektów niewiele. Tak, efektów niewiele, a wracając do tych większej ofensywności, mam sporo zadań defensywnych teraz. No i ten trójkąt w środku się obrócił, że jednak dwoma defensywnymi pomocnikami gramy, a nie dwoma ofensywnymi, jakim wcześniej grałem na przykład z Nabilem i ten Czelu był za nami. Teraz się zupełnie diametralnie ta sytuacja zmieniła. Wania jest trochę młody i często go ponosi jakaś tam fantazja i jednak z mojej oceny z boiska trzeba to uzupełniać i po prostu ja wiem, że muszę tam być, muszę być więcej zadań defensywnych, nie ponosić tą fantazją i raczej stabilizować to wszystko, które mamy przed obrońcami i nie ma na co zwalać. Tak jak mówisz o tym większym wachlarzu w ofensywie, po prostu na dzień dzisiejszy to się spełnia i tam jestem potrzebny drużynie i nie muszę tego zmieniać, jeżeli wygrywamy.